Cześć wszystkim, Faza Raza, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj szkolenie techniczne, poziom drugi, ostatnie przed wakacjami. Jak wiecie, oglądaliście już niedługo, bo 4 sierpnia będzie tor i to będzie coś wow. Tutaj jak widzicie, wszyscy się dzisiaj tam na końcu placu szkolą. A jak widzicie, ja jestem dzisiaj bez ciuchów motocyklowych. A dlaczego? Ano dlatego, że pan ładny się zepsuł, tak? Czyli mój KTM postanowił odmówić posłuszeństwa. Pewnego pięknego razu w zeszłym tygodniu po prostu przestał ładować i tyle było z jazdy. Pokazał game over. No i aktualnie jest weekend, jest piękna pogoda, a ja jeżdżę samochodem. Przejechałem już na KTM jakieś 5000 km, to jest dużo, byłem nim na wyprawie i miał być odcinek pochwalny. Chciałem naprawdę odszczekać kilka rzeczy, które powiedziałem o nim złych, bo ucząc się go, jeżdżąc na nim regularnie, zauważyłem, że faktycznie porównywanie go do MT-10 jest zupełnie nietrafionym pomysłem. Wiadomo, że nie mam go do czego innego adventura, więc porównywałem do tego, co znam. Motocykl zupełnie inny. Czy ma urok? Oczywiście, że ma, natomiast trzeba ten urok poznać, trzeba go troszkę poszukać. Na wyprawie w Czarnogórze bardzo szybko się okazało, że on potrafi bardzo dużo i potrafi ogromny fan dać z jazdy. Przede wszystkim taką swoją surowością, która na początku wydawała mi się mega zła. Teraz uważam, że jest nadal równie surowy, w zasadzie jest bardziej surowy niż był, bo go lepiej poznałem, potrafię więcej rzeczy na nim zrobić, więc wydaje mi się, że on jest bardzo toporny, bardzo wredny w prowadzeniu, ale przez to daje mnóstwo frajdy. Ale już Wam opowiadam, co się stało. Jadę sobie ostatnio i widzę na wyświetlaczu taką piękną opcję jak napięcie baterii. Widzę, że tam jest zamiast 14,2, 13,8 jak było zwykle. Jest 12,1, po chwili jest 11,9 i 11,7 i spada w czasie jazdy. Więc mówię, oj, coś się złego dzieje. Oczywiście dojechałem jakoś do domu, na wyższych obrotach to napięcie troszkę rosło, natomiast to nie było akceptowalne, bo widać, coś się dzieje niedobrego. Zostawiłem motocykl w garażu, następnego dnia próbując go odpalić, było tylko takie dwa razy zakaszlał. Przekaźnik z rozrusznika popstrykał, takie wiecie, jak jest dźwięk. Próbuję odpalić, nie ma prądu, czyli zwarcie w akumulatorze. Na wyświetlaczu wywaliło od razu wszystkie możliwe errory, więc mówię, ok, nic się nie stało, akumulator ma swoje lata, miał prawo. Naładowałem akumulator, postał kilka godzin w ładowarce, pokazywał oczywiście, że jest pełni naładowany. Podpinam do motocykla, fajnie, bo akumulator jest idealnie pod siedzeniem, także super, to jest roboty na 2 minuty. Odpalam, odpalił od strzała, natomiast na wyświetlaczu nadal widzę, że jest 12V. 12,7 było dokładnie w momencie odpalenia, więc mówię, spoko, jadę zobaczyć. Pojeździłem chwilkę po mieście, natomiast widzę, że napięcie nadal jest od 12,7, spada do 12, do 12,1 rośnie, natomiast nie rośnie wyżej, absolutnie nie ładuje. Szybki podjazd do znajomego, podpinamy miernik, nie ma zupełnie ładowania, więc mówię, ok, pojeżdżone, jadę do domu poszukać przyczyny. Co robię? Otwieram forum, oczywiście grupa na Facebooku, Super Adventure. Pisze, co się stało, że brak ładowania. I jakież było moje zdziwienie, kiedy po godzinie miałem 20 postów tej samej treści, czyli że stator do wymiany, bo to jest regularna usterka w KTM-ie. Statory się palą, niestety trzeba je wymieniać albo je przewijać, obojętnie. Natomiast już wiedziałem, że to jest problem. Jak się dowiedziałem z komentarzy, problem jest standardowy i to, że mój KTM ma 12 tysięcy przebiegu, to nic nie znaczy, to że ma kilka lat nic nie znaczy, bo te statory ponoć palą się regularnie, więc już wiem, że jest połowa czerwca, a ja mam problem, bo jak wiecie, w połowie czerwca mechaników jak mrówków chętnych do roboty, także zadzwoniłem w 2-3 miejsca, oczywiście wszyscy mi powiedzieli, że nie ma w ogóle opcji. Zadzwoniłem do KTM-a z ciekawości, ile kosztuje nowy stator, bo to była pierwsza informacja, jaka była mi potrzebna. Oczywiście, ile kosztuje? 1754 zł kosztuje sam nowy stator, czyli już wiem, że nie będzie tanio. Natomiast szukam rozwiązania. Pierwszy na myśl przychodzi mi oczywiście Artur z AP Moto. Mówię, jak nie on, no to kto? Dzwonię do Artura. Na szczęście z Arturem znam się kupę lat. Wiem, że to jest fachowiec, jeden z najwyższych, jeden z najlepszych, jaki znam. Dzwonię, mówię, Artur, ratuj. Bo mówię, wiem, że na pewno masz terminy, na pewno jest robota do zrobienia, bo jest sezon, wszyscy co od ciebie chcą. U Artura zawsze jest pełny warsztat. Natomiast Artur mówi mi, co? I mówiłem, żebyś KTM-a nie kupował. Przyjedź. Także zawożę w dniu jutrzejszym z samego rana do Artura motocykl. Mam nadzieję, że jakoś w miarę szybko, czy nie spodziewam się, że to będzie z dnia na dzień, bo
mam świadomość tego, że jest kolejka i z ruchą też ma co robić. Natomiast sam fakt, że mnie przyjmie, już jest ogromnym podziękowaniem dla niego, już jest dla mnie wielki. Wiem, że robią KTM, a więc dokładnie wiem, gdzie ręce wiedzą, gdzie ręce włożyć. Co ma być zrobione? On też mi powiedział, że stator do wymiany, regulator do sprawdzenia, ewentualnie do wymiany. Natomiast zasugerował mi oczywiście przewinięcie statora, mówi, że mają firmę, która statory przewija i robi później efekt końcowy jest taki, że one są jakościowo lepsze niż oryginał, więc taką procedurę mi tutaj zaproponował i tak też będziemy robić. Natomiast powiedzcie mi, czemu tak musi być, że ja na poprzednim fazerze przejeździłem, nie wiem, z 7-8 lat, nie pamiętam teraz ile, nigdy się nic nie stało. Przejeździłem na MTK-u tyle sezonów i nigdy nic się nie stało. Kupiłem KTM-a i nie zrobiłem nawet... Ile minęło od lutego? 4 miesiące. Tak, 4 miesiąc mija teraz. I to jest usterka, która mnie wyklucza z jazdy w środku sezonu. No i powiem wam szczerze, że w takich momentach człowiek naprawdę tęskni za Yamahą, bo to był motocykl doskonały. Ja tego KTM-a bardzo polubiłem, zrobię odcinek, wypowiem się dokładnie, co mi się podoba, co mi się nadal nie podoba oczywiście, natomiast bardzo mi się nie podoba fakt, że stoi zepsuty. Także podsumowując, KTM jest bardzo fajny, jest toporny, wredny w prowadzeniu, ma pazur, ma swój charakter, daje frajdę, no ale czemu się skurczybek tak psuje? Tyle, napiszcie w komentarzach, czy wy też mieliście jakieś przygody w tym sezonie już w połowie, czy takie nagłe usterki to jest u was coś normalnego, bo ja jestem absolutnie nieprzyzwyczajony do czegoś takiego i powiem wam, że jestem wściekły jak osa. Jestem wściekły jak osa, bo miałem nadzieję, że sobie po prostu pojeżdżę. Tyle, mam nadzieję, że łączycie ze mną w bólu. Dzięki za wsparcie, jak tylko KTM się naprawi, od razu wam wrzucę update, na pewno wybiorę się do Artura, jak będzie rozbierał, bo chciałbym wam też pokazać, jak to będzie wyglądało w środku, no i zobaczymy co dalej, ale tak jak mówię, no naprawiamy i żyjemy dalej. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej.